Halo, halo, jak nas słychać? Tu. Już chyba nas słychać. No może mogę tu prowadzić. Cześć wszystkim. Dzisiaj tak widzicie. Maseczkowo. Maseczkowo, tak. Ale oczywiście nie będę mnie prowadziła tego live'a, bo będziecie mnie kiepsko słyszeć, ale żebyście zobaczyły też, że mamy w swojej ofercie nowe firmowe maski. Do pracy w gabinecie z Lola. Maski są w dwóch kolorach. Jest taka różowa, jak ona twarzy, jest twarda. Jest trzywarstwowa, więc takim podszewką będzie można sobie filtr przełożyć dodatkowy. Więc myślę, że to jest fajny gadżet, szczególnie dla pań, które pracują na Mojże i na hybrydach, na Lolach i mają, w ogóle wszystkie, które pracują na Mojże, to będzie taki fajny gadżet do gabinetu. Ale ściągam już, żebyście mnie lepiej słyszeli. Dzisiaj live z nowościami, troszeczkę w takim jesiennym stylu. Mamy dzisiaj w ofercie dwie nowe płytki. Jedną z nich jest Texture 2, już widzieliście ją może od półtorej tygodnia na Facebooku w różnych moich pracach Moniki. I druga, która przyjechała do nas w środę, albo we wtorek, chyba we wtorek. No, tak. Płytka numer 99 i to jest Fabric Texture. Ja cię przełączę. Możesz powiedzieć teraz. Tak? Widać cię w dwóch kamerach, więc. Dobra. Fabric Texture 2, numer 99. Jestem ciekawa, co będzie dalej, bo odsetki zaczynają się małe płytki, więc teoretycznie duże co? Skończyły się. Myślę, że się powoli skończyły. Pewnie się nie skończą, ale nie wiem, jak wymyślą tutaj z numeracją. I tutaj mam te prace, które widziałyście już na Facebooku jakiś czas temu, które sobie robiłam tutaj właśnie tylko tydzień temu, numer 98. Słuchajcie, bardzo fajna płytka, bardzo uniwersalna. Marmurki teraz są oczywiście bardzo modne, więc jak najbardziej na czasie. Ale także też fajne różne tekstury, z którymi możecie naprawdę mocno pokombinować. Tutaj użyłam do tego zdobienia czarnego lakieru transferowego, wbiłam na nie folię i te wszystkie przestrzenie wypełniłam ręcznie super fajnym czarnym. Miało się to zresztą być opisane przy każdym zdobieniu na Facebooku. Tutaj są zdobienia z użyciem pigmentu. A tutaj są po prostu stempel następny, czyli robiłam najpierw srebrny stempel i potem czarny, nagle nakładałam jeden na drugi, żeby taki troszeczkę efekt przestrzenny uzyskać. I od takich najprostszych przez trochę bardziej skomplikowane, bo no już takie prace ładne. I tak, chciałam też dzisiaj tutaj troszeczkę sobie po prostu podbijać, bo już przed chwilą nowego tutaj kombinowałam. Ale to jest jeszcze taki projekt niedopracowany. Więc to już wygląda ciekawie, ale myślę, że tutaj bardziej pokonuje. Dajcie mi to trochę czasu. Myślę, że na następnym live wam to pokażę. A, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, której byście ostatnio w ogóle nie widziały. Te hybrydki przyszły do nas z około 2 tygodnie temu. To jest nowa seria kolor z mini hybryd. To są te hybrydki, które mają 5,5 ml. Wyszło nam w kolorach od 210-214, 5 nowych kolorów, to są takie, wszystkie to są oliwe. I one wyglądają tak na zioło. Tutaj już jest materiał pod stępem, bo będę te zdjęcia na nich stępować. Jedynka jest taka, 110 jest taka, 210, to co mam powiedzieć, 210 jest taka jasnym beżo-różem. Pokażę wam, jak się nim maluje, bo jest bardzo fajna, bo rzadko można spotkać beżowy, różowy odcień, taki jasny, pastelowy, który nie pozostawia smug i bez problemu kryje w dwóch warstwach, nawet w jednej, na opartego pokryje. 211 to jest taki zimny rycz.
212 to jest takie ciepło typowo, jak mi się kojarzy z Barbie. Jest fajne. A 213 jest takim ciemniejszym różem, jest troszeczkę przybrudzonym. Świetnie kryje ten, tak naprawdę to jest jedna warstwa i po prostu nie ma problemu, wystarczy. 214 to jest taka ciemna fukcja. Bardzo ładny kolor, bardzo modny. Naprawdę, jeżeli chodzi o same pędzelki, samą konsystencję lakierów, to lakiery są bardzo mocno napigmentowane, ale one nie są bardzo gęste. Nie są rzadkie, są takiej normalnej konsystencji jak zwykły lakier do paznokci. Nie będą wam zalewały skórę, ale nie są to takie gęściochy, które nam by powodowały dodatkową jakby grubość tego paznokcia. Jeżeli zrobicie dwie cienkie warstwy, to one faktycznie będą niewyczuwalne. A przy okazji to jest dobre. Weźmiemy dzisiaj sobie na nim odbijać. Bardzo lubię te nowe karzetki, na pewno jeden tutaj wstępuje wam, który z koloru pomaluję, żebyście zobaczyły jakieś świetne plecie, jaka jest fajna konsystencja. Jak dzisiaj, Paweł, lepiej? Najpierw wszystkie nowości omówić i dopiero potem wstępować, czy wstępujemy teraz? Mogliśmy zapuścić ten. Dziewczyny, jakbyście wolały. Wszystkie nowości, bo tego jeszcze tutaj mam. Pojemniczków mam, trochę liwek. Trochę nowości. Proszę, tak. Czy najpierw chcecie nowości, czy najpierw chcecie tak ogólnie wszystko? I pracujemy tylko na dwóch nowych płytkach. Muszę pokazywać po prostu w kolei, co to trzeba. Czyli nowości. Czyli pani mówi nowości. Oczywiście, okej. Okay. Kolejną nowością, którą do nas przysłał, to są moje nowe cyrkonie. W końcu. Bo bardzo dużo osób pytało i daliśmy się namówić, żeby je wprowadzić do oferty. Cyrkonie są w trzech różnych wielkościach. Jest to SS3, czyli to są te najmniejsze cyrkonie, które są dostępne na rynku. SS4 to są troszeczkę większe, oczupinka. I SS6, wydawało mi się, że ta spustka będzie po prostu olbrzymia, a wcale nie jest, jest taka. Okazuje się, że są to cyrkonie, które w większości używam w gabinecie, a nawet nie wiedziałam, że to jest szóstka. I są w różnych kolorach. Od takich podstawowych kryształowych. Ich jest wszędzie jest 100 sztuk w opakowaniu. Więc całkiem sporo. Od kryształowych przez Light Peach, tak? To jest jakaś jasna brzoskwinia. Bardzo delikatny, subtelny kolor. Będę ją może odkręcać i sobie zobaczycie w świetle. Musiałabym, mam nadzieję, że lampką. Bo dzisiaj nie będzie rabatów, bo jest pokaz nowości, ale już. Za niedługo pewnie też. Online będą, bo coś tak. Nie. Cebu, coś się uda. Zobaczcie, pana ładny kolor, jak się błyszczał. Czy tutaj bliżej kamerę, panu? Czy to jest od nas? Już to mogę, tu możesz dać do tej kamery numer 2. Do tej. I tu będzie widać wszystko. Okej, okay. Będę je troszkę? Nie do. O, tak się daje na środku. Troszkę inny. Do mnie troszkę. O, do góry. I dalej, ta nasza. Tak, kurzona rama. Okej. Okay. I tak, tak już pokazała to wszystko. Proszę bardzo. Bardzo fajny kolor, bo to brzoskwinia nie jest taka naprawdę. Potem mam. Tak, jeżeli będzie w listopadzie pokaz Moira i Molon, to będziemy. Tak. Z cyrkoniami. Kryształki AB, czyli te multikolorowe. To są troszkę najmniejsze rozmiary. One są naprawdę malusieńkie. Kryształki AB. Będę sobie odkładać. Tutaj mamy Light Ops. Jasno różowe. O. Nie jest, żeby nie
Lejdros. Ładne te miasta, czyli ładne. Idę od najjaśniejszych. Mamy White Opal. White Opal są bardzo ciekawe, ja bym pokazał w tym rozmiarze 6. One malutkie też są. I to jest taki biały. On ma w ogóle, widzicie, że nie ma ciemnego spodu, bo są, spody są jasne. I on jest taki troszeczkę przyglaszony i jest wymieni się na srebrno złote. Bardzo ładnie wygląda. Mamy dwa odcienie czarnego. Pierwszy to jest Black Diamond. Czarne diamenty. Czarne diamenty. Tak, które mamy wziąć tutaj. Bardzo się też puszczam. Troszkę nie by cię udbało, nie? O, i dalej. Czarne, diamenty. Jet niebieskie podobnie. Tak, niebieskie podobnie. I jest rzeczywiście taka czarny, delikatnie tylko błyszczący kamień. I gemany. Oczywiście one są bardzo ładne. Ciemnogranatowa. Też się pięknie tutaj błyszczą. Okej, przejdźmy do drugiej kamery. Już cię przywracam z powrotem i może. I mogę jeszcze nam opowiedzieć o tego oliwka. Stanie. Zrobię to do posprzątania? Tak, ja wystawiam go. Tak? I oliwki. Oliwki i jeszcze są bazy do tego. Do tych oliwek. Nie ich nie wzięłam, bo my nie pracujemy tutaj, nie będziemy pracować, nie będę pokazywać, jak się nałączy bazę na paznokcie. Ale oliwki są ciekawe, ponieważ są przede wszystkim w gęstej, żelowej formie, więc będzie miejsce trochę materiału. Po drugie, każda z tych oliwek, tak jak tutaj macie tutaj granat, macie ananas, macie papaje, to one wszystkie zawierają ekstrakty z tych owoców, a oprócz tego papaja ma witaminę A, ananas ma oczywiście ekstrakt z ananasa, ale witaminę też C i E, granaty mają tutaj też witaminę C i star. Tak? Starfruit, okej. Gwiezdny owoc. Gwiezdny owoc. One tutaj nie mają dodatkowo żadnych witamin, ale widocznie one są na tyle dobrze regenerują paznokcie, że co tutaj już nie było paznokcie, czy skórki bardziej. Nie było tutaj więcej potrzeba dodatków. Dodatkowo one zawierają jeszcze pantenol, więc będą działały łagodząco. Dobrze. Ale bardzo fajne, bo ładnie pachną. Są w różnych kolorach i są takie. Są gęste. I to jest. Ja teraz nakładam klientkom, nie nakładam pędzelkiem na skórki klientki, tylko nakładam sobie z rękawiczki. Już sobie gdzieś odkręcam. Daję na rękawiczkę trochę i z tej rękawiczki palcem sam. Że one mają pędzelek. Tak, to jest jedyny spora, ale tutaj mniejszą ilość możesz użyć. Ale na przykład jak ja mam takie płonne oliwki i sobie zawsze daję tutaj na wewnątrz dłoni oliwkę, i jak sobie obrócę, to ona mi to jest cienka. I jest to no, średnie rozwiązanie, ale myślę, że wszystko, że one są takie gęste, żelowe, będzie właśnie powodowało, że będzie mniej wypowiedzi. Nie świecą w kurki wagonickie, mi się wydaje. Nie świecą. One się bardzo ładnie wchłaniają. One będą nawilżone, będą wyglądały lepiej. Jak robicie zdjęcia, to będzie to fajne, fajne te, fajne,
fajna pomoc, bo klientka chce zrobieniem zdjęcia, nie będzie musiała ich umyć rąk z tej oliwki, tylko będziecie mogli od razu robić zdjęcie. Dobra. Mamy oliweczki. Dobra, to zacznijmy sobie od płytki 98, tekstury. No słuchajcie, po prostu świetna blaszka, też miałam pomysł, bo tutaj są takie jakby mazy. Marmurki, ale tutaj są takie mazy. I tam w poprzednim live robiłam coś takiego, że sobie marowałam biały pas, po to, żeby nad nim odbić czarny napis. Kurde, teraz już nie musiałabym tego wszystkiego malować. Wystarczyłoby, żebym sobie ten biały pas odbiła. Więc bardzo, bardzo fajne to jest tutaj takie malnięcia. Właśnie na przykład mogą robić za tło do napisu. Dobra, coś tutaj podbijamy, żebyście zobaczyły. Oczywiście odbijanie mat, robimy powierzchnię. Odpuścimy thinnerem, ściągniemy pył. Jak któraś już ma nowości u siebie w gabinecie, to możecie się pochwalić w komentarzach. Bardzo lubię ostatnio pracować z lakierem transferowym przezroczystym i pigmentami, ponieważ pozwala mi on na to, że nawet czyli jeżeli gdzieś nie dopłynie na uchwyt ten pigment, to tego nie widać. I dzięki temu te wszystkie marmurki tutaj mogą nam naprawdę za każdym razem... Boże, bo brakuje mi dzisiaj słów. Mogą nam służyć do troszeczkę innych wzorów, możecie troszeczkę sobie z nimi kombinować. I tak sobie tutaj będziemy dzisiaj też odbijać. Wezmę pigment numer 26, to jest ciemne złoto. I pigment numer 11, to jest taki perłowy róż. Był przewrócony bokiem w moim pudełku, mam nadzieję, że mi się tutaj nie rozsypie. Brudny pudełek. Tak, to skręcę, że po nią dam na miarę na nasze social media. A? I mieszam sobie granicę. Jak skończyć mieszać? Mhm. Patrzcie dziewczyny, jak mieszam. Słuchać? Tak, widać. A, no tak, bo... Spójrz, że masz kamerę, bo... Teraz możesz dumać na tym. Nie muszę dumać na się, tak? Bo to zawsze robiłam. Zawsze. Zawsze. Dobra. Odbijamy sobie marmurek. Może być taki deszcz, jeszcze ten zalew do tego. Pani mówi, że ma tą płytkę i studa, nie potrafi odbić za... Aha. Pracuję na tym 10%. Dobra, odbiłam i bezpośrednio na mokrą wzórę. Gdzie nie wiecie? Pod pigment. Oczywiście pędzelkiem do efektu z Moira. Możecie nałożyć też jeden na drugi, bo to też fajnie wygląda. I czekam 30 sekund. Właśnie, czy to wszystko zeskie, żeby móc odpylić. Teraz jest pytanie, czy pani pracuje na hybrydzie do występy? I pytanie jest takie, czy tylko na tej płytce się nie odbija? Czy na innych też? Czy to jest pierwsza płytka? Bardzo. No i ja pytam, jest pytam pytanie, więc je zaraz usłyszysz. Tak, ja muszę to tylko puścić. A czy pani jest w stanie robić, nie? 12 złotych. 12 złotych? No, ja nie jestem przygotowana na marketing. To zdaje się i za to mówię, że
Nie pytaj. Ty masz wszystko i no właśnie. Ja chcę to, to, to. Dobra. Odpylamy. Pani wiesz, ten nowy magnes by po ciebie pokazać mega. Tak, będę go ci pokazywać. Zobaczcie, jak ładne. Różowo, złoto, takie ciemne, stare złoto. Daję do drugiej kamery. Pawle, daję do drugiej kamery. Udziela, uwaga. Brzmiała tyle rzeczy w głowie trzymającą. Chcę tylko słuchać. Tak, ale no to wyciszyć to, co piszę. Okej. Czy widać jeszcze przy całej kamerze? Tak. Dobra. To ja to będę zostawiała, będę to podziała. Nie chcę, żebyś fajnie, fajnie wyglądają też tutaj te wzory takie gęste. Chcę wam tutaj odbiję. To jest, żebyście zobaczyły, że każda najmniejsza linia się odbije. Ktoś nie chciał odbić wzorki, niech tam da znać w komentarzu, czy nie chce się odbić tylko z tej płytki, czy z większości. Wezmij zakier. Fioletowy, to jest zwykły, jak jest dostępny na najdroższe. Nakładam warstwę, przeciągam, odbijam. Daję nowe znikiej. Puch, ale krople. Nie wiem, czy mój telefon ogarnie ostrość. Zobaczcie, jest jaki wiem. Świetny wzór. To każda najmniejszy trójkącik się tutaj odbija. No i tu widać dużo. No pięknie, nie? Zmienia tylko. Tylko tak. Do różnej wielkości, bo one takie ładne trójwymiar tworzą. Dobra, już Może tutaj wiem też na tym ciemnym różu numer 214. Bezbarwny lakier dostępny jest to lakier Transfoil 08 i. Dokładnie. Dokładnie. Co są możemy zrobić? Sam sobie. Szura nie słychać, czy nie słychać? Nie. Chyba to cicho. Działa. Czapis. Ale psów na policji. Okej. Tutaj sobie chciałabym, żeby było to totalne zrobienie. Weźmiemy sobie lakier dostępny, ten zwykły, numer 34SP. Tam to jest co? Paweł, co byś chciał? Co ja bym chciał? Ten marmur poprawny. Tak? Takie cienki. A jak nie, pomóc ci. Podaję, no, nie wiesz, tak wygląda najlepiej, jak się to nakłada, bo to są dosyć cienkie linie. Kocham moją mamę, no to co chcesz? To, ale oprócz tego, to to, a może to? Zrobię po twojej mamie, wiesz, co tylko chcesz. Żona tak mają? No. Dobra. Podaję iluzję tego, że mam wybór. Okej. Okay. Tego nie odbijam jeszcze na żadnym paznokciu, więc... Spróbujemy. No, zwalna kamerę. Są.
fajnie się piło. Zobaczcie, ładnie. Taki satynowy efekt. Fajny nam do drugiej kamery. Do drugiej kamery. I zjedźcie. Więc jak widzicie, bardzo fajna płytka, uniwersalna. Możecie z nią pokombinować, wiecie, i z folią, i z pigmentami. Pigmenty jest bardzo dużo kolorów. To też świetnie te marmurki będą wyglądały, jak będziecie odbijać hybrydę dostępliwy, wytrzeć na przykład tego lustra, tego kameleona, w ten wzór, bądź wtedy będzie troszeczkę mieniona na różne kolory. Więc bardzo, bardzo fajne. No, przechodzimy do następnej, najnowszej płytki. Ona jest może, chociaż nie no, w sumie też trochę jesienna, bo jest tutaj dużo sweterków. Ale że jeśli nie zimno, to sweterki też mogą być przecież jesienią, a nie tylko zimą. Ale ta płytka podoba mi się ze względu na jej możliwości. Ponieważ tutaj te wzory są stworzone w taki sposób, że mogą pojedynczo służyć nam jako wzór indywidualny, albo mogą nam służyć do mieszania. I możecie nałożyć. Co? Ten zamek. Zamek. Mhm. Czy możecie nakładać jeden na drugi i tworzyć wielowarstwowe sweterki. Super, to jest fajnie. No tak było zrobione na tym zdjęciu promującym płytkę. Na samej górze, po środku, to są właśnie mieszno. Te będą dokładnie tak samo działały. Możecie ten nałożyć na ten. Z problemu sobie tutaj. Ten jest trochę gęsty, bym ewentualnie próbowała nałożyć komfort na tą gęstą. Pamiętajcie, że możecie zaprezentować warstwą. Ogólnie tutaj ten warkocz, który jest na tym wzorze, po prostu odmienia się rewelacyjnie i ślicznie wygląda ten wzór na paznokciu. Będziemy tu trochę kombinować. Mam numer 201 tutaj hybrydki mini. Błękit on też kryje w jednej warstwie. Myślę, że taki na to jest jakiś fajny wzór będzie ładnie na kitnym tle. I wyjdziemy na naturalny lakier. Teraz może być ten widzisz, ja tutaj grzebię. Problem, kamera ci przestała działać. Tak. Zmienić się w twojej tej, a myszy powinieneś wrócić. No to zaraz ten, pewnie teraz się pewnie pomoże. Myszy powinna włączyć. Jeszcze się prędzi. Ja poczekam na was ten. Jak się przyjdzie się. Spokojnie. To po prostu musiałby się ten. Jest. No spokojnie, że wyniki. Zarazem social media. Raz jeszcze. I wrócimy do będę odbijała lakierem granatowym numer 05. Granat jest taki, że on trochę farbuje, więc gdzieś tam zostanie jakiś ślad na karcie, to nie przejmujcie się tym, bo jest tyle pigmentu po prostu w tym lakierze. To coś następne, co? Trzymałby się. Przeciągam, odbijam. Na paznokieć. Jestem ciekawy, czy dałoby się zrobić taki wzór, który by się wyłaniał z tego zamka. To nie tak. Czego by to trzeba zrobić? To jest po prostu nie do namalowania. No właśnie, tak jakbyś chciała zrobić taki sweter z tego zamka, to musiałabyś teraz zmyć taki trójkąt. Ten trójkąt przykład przyłożyć. A, mam pomysł. Zdobienie. Będę robił. Paweł artysta. Obudził ci się ten będzie twórka. Agnieszka pozdrawia koleżankę z pracy.
Jaki to numer? Fall Polish 08, a płytka 98. Jaki to? Panie, znaku stary, ty. Zaraz wymyślimy. Też byśmy tyli. Szczególnie, że ostatnio pogoda u nas to taka... Jesienna. Tydzień lało. Tydzień lało. Z tym ten telefon cię pośli. Powiedz ci 102 słowa. Ja powiem ci pan dwie. No to taka cicha dziewczyna. Dobra, to czy może sobie robimy z tego właśnie wal swoich z jednego. Mówię coś? Mówię? Chyba dźwięk nie wpadł. Facebook mi się nie wpadł. Będzie biały, będzie coś się błyszczało, będzie jasno różowe. Będziemy nakładać na siebie te trójkąty i nie? Czekaj. Oj, przepraszam. Słabo słychać teraz? Padł nam transfer, wiesz? I teraz zobaczymy. Teraz powinien już powiedzieć. Mogę coś? Mhm, mogę mówić trochę głośniej. Postaram się zrobić. Nie, żeby nie było tak... Tylko przekręcę paru gałek. I teraz... Tak? Mogę odbijać? Tak, możesz odbijać. Świetnie wygląda ten kolor, macie słuchajcie. Zmatowiłam powierzchnię 213, bo to po prostu licznie. Okej, okay, zaczniemy sobie od tych kredek przerywanych. I Gold Rose 34 bakier. I umieszczam z góry. Super. No. Widzicie, tak delikatnie gdzieś tam jest tylko. Strzelaj, na którym nie ma roboty. Dobra. Podzieliliśmy te live na live z nowościami, na których nie ma roboty. I raj szkoleniowo-promocyjny są rybaty. O, to już od dłuższego to tak jest. Jak się rzeźbuje lampy bez rybaty. Lampy? No. Dobra. Dobra. Odbijamy drugi na górę. Trójkąty obok. Jasno-różowy numer 19. O, z tym jestem, co jeszcze będzie live, więc... Ty, o, z tym. Więc przez to. To puszczę. Nie wiem. Kiedy ja już targi? 14-15... listopad. Tak. Od tygodnia. No, to potem... No. 23, 22, 23, 24. To są 3 dni. Pokombinujemy. Dziewięć. Ty być operatorem kamery. Nie, ja ten. Dziewczyny w ogóle następne live na pewno mają raczej zaraz wypuścić, bo oni po prostu z tymi nowościami to teraz wydają to w to było strasznie. I myślę, że za niedługo będą następne. Chciałam was też zaprosić, bo będziemy się ze szkoleniami, które będą nosić do internetu, po prostu do szkoleń online. I na pewno to szkolenie świąteczne z tej świątecznej inspiracji będzie właśnie online. Ono jest
30 listopada, poniedziałek. I będzie podzielona na dwie części. Pierwsza część to będzie moja świąteczna i tam będą tylko takie szybkie zdobienia, takie błyskawiczne. Dużo inspiracji i dużo pomysłów na zdobienia świąteczne. Oczywiście te kolory najbardziej popularne, czyli czerwony, zielony, granatowy, biały. Te, które są na święta używane. I będzie drugie szkolenie, już takie, że będzie troszeczkę więcej pracy ręcznej plus stemple do tego. Czyli dla bardziej... Konkurs. Już będzie można wygrać. Będzie można, tak. Myślę, że konkurs to jest świetna sprawa. Myślę, że Monika się ucieszy, że musi wymyślić konkurs. Musimy. I pomożemy. Nie, ona jest taka chętna, ale tu nie teraz napisała. Wymyśliłam. Boże, co nie do tego chcą. No. I odbijamy trójkąty białe. Mam też te białego lakieru. I umieszczamy te trójkąty. Tak, poprzek. I pozostały rzeczy. Ciekawe, ciekawe. No, coś mi się tam nie odbił pół trójkąta, ale no nie szkodzi. Musiałam go nie odbić na... Bo nie ma opcji. Dobra, nie mam żadnych. W każdym razie, o, macie gotowy wzór z trzech różnych lakierów. Pod spodem ten najbardziej błyszczący, więc gdzieś tam na się błyszczy. Fajnie by było, żeby były płytki fluo. Chyba napisać do Moiry. No Halloween by to było mega. A świecące lakiery mamy w ciemności? Mamy świecące lakiery w ciemności. Nie, próbowałam nim odbić wzór i żeby się wzór świecił w ciemności i tak się nie zapomniał. Mam taki pomysł na to. No? To ci potem pokażę, bo ja już nie czytałem po prostu niego. Wygląda, że korzystałbym negatyw. Nie da się odbić wzoru. Ale nie tym lakierem. Aha, okej. Okay. Czarny by się odbił, nie? Pomogła cię komu. Ale chciałbym zobaczyć, jak te lakiery wyglądają, tylko chciałbym zgasić światopiskę, to... Kamera złapie. Myślę, że to... Zobaczymy. Lakier się nazywa Glow in the Dark, tak? Glow in the Dark, tak. Tak się nazywa ten lakier. Myślę, że... Tutaj. Okej. Jeszcze. Tutaj. Macie takie typowo świąteczne, bardzo gęste wzory sweterkowe. I powiem wam, że byłam w szoku, że ten wzór, który jest mega gęsty, tutaj są takie drobinki, że ledwo je widać, drobinki śnieżynki. Śnieżynki, odbija się wszystko. Jest po prostu cuda. A te gwiazdy betlejemskie, to są gwiazdy, nie? To też wyglądają świetnie. Ja tutaj podbijałam różne konfiguracjach, czasami pół wzoru wciągnęłam, tak jak tutaj pół zostawiłam. No po prostu świetna zabawa wygląda to ćwicznie. Odbijemy tutaj jeszcze, mamy dwa wzoryki, więc odbijemy te wstawy. I pokażę wam za chwilkę, jak to czas zrobić. Pokażę zmieszać nowy materiał, co to osną. Przy okazji też przypomnę wam, jak działają nasze segmenty magnetyczne. O! Fajnie się znawili. Serdecznie. Numer hybrydki 200. Taka ładna więc. I barwy 220. Bardziej to co ma wybiegać, co? O, no ładnie wyglądał. Ale śnieżynko. Odbijamy. Miałam pasmakieć. Jak się dzisiaj staram, że w kamerze, żebyście widziały, jak to wkładam do pasnokci. On jest oczywiście suchy od razu po zbiciu, więc sobie tylko uklepię te boki i daję do drugiej kamery. Druga kamera ten. Druga kamera już się robi. No właśnie. Ciach. Jest druga kamera. Okay.
No takie powiem ci, robią coraz bardziej takie drogie te wzory. Te pierwsze kutki to były takie proste, duże wzory. Nawet na tych kutkach, na tych fabrykach, czy z tej dwójce, tej zwykłej. A teraz taki fajster, czyli wanilia. A jeszcze ten pot. Bardzo ładne. Na miętowym, ponieważ nie mam miętowego lakieru. Możemy Państwo zobaczyć na Beauty Forum Online. Beauty Forum Online, tak. 21-23 listopada. I Elenę chyba nie jest. A Elena chyba to była. Elena jest na pewno w Wuala. Online też. Online też. Okej, okay, dobra. To. Tak mi się wydaje, no ale to na 30%. Musicie śledzić naszego Facebooka, to tam będzie informacja. Chodźmy na kier. Czat normalny, czat. O. Zobaczcie, to jest po prostu każdy najmniejszy szczep. Daję do drugiej kamery. Już cię przełączam. Te zielone fajne. Mo, bo to plusy można dostać. No. Ten pierwszy kolor, to nie jestem każdy inny kolor, to już mogę. Na pewno. Kapiłka w 13. Bo ja właśnie po to mam stempel, żeby to malować. Będzie drobny. Ten celkiem inny fragment. O, tam właśnie masz mam. Dobra. To co? Tak, to właśnie masz mam. Pokażemy wam jeszcze magnes i pigmenty magnesy. No? Muszę sobie wziąć wzorniczek. Wzorniczki migdałki wróciły do sprzedaży. Długo ich nie było, a więc się one odbywały i są już dostępne. To są. Może to 213. Proszę. Zmienię. Jak się pan posle to? Farfosa, mamy. Okej. Okay. Myślę, że nam tutaj jedna dopsuwa. Rewelacja. Nie zrozumiałem. Rewelacja. Czekajcie, pani tutaj jakiś element mam. No, co mi się tutaj dostało? Zapodała. Hop, malujemy i zobaczcie, jedna warstwa. Naprawdę cienko, bo staram się tak zrobić, żebyście widzieli, że zostają cienki po pędzelku. To był lakier. Tyłków świecących w ciemności Boyera nie posiada. Lakier świecący w ciemności nazywa się Glow in the Dark. I zaraz go postaram się dla was dziewczyny znaleźć. Odczekować mam wręcz nową usługę. No się wściekam. A ja wiem, bo ja po zmatowieniu tego tipsa, bo nie przemyłam tinerem. A one elektryzują lub naciski. Chcę, że Monika znalazła. No. Ta jedna warstwa. Nie wiem, czy Monika. Zdaje się potrzebny. Przez chwilę. Przez 10 sekund. No, coś przycięło. Myślę, że mam jedną warstwę tutaj starczy. Weźmiemy sobie pigment magnetyczny Model Pimpa, co? O. Tak wygląda magnetyk Pimp. Sany. No, bo tak jest łatwiej znaleźć w tym pudełku. I jedna warstwa liście. Cieszę się, że w końcu moja ma takie porządne to takie super. Tylko się chwali. I teraz potrzebujemy top
To najlepiej taki top, który mało przez was, nie wiem, albo lubiany, albo mało używany, albo gdzieś tam stoi sobie resztka i gdzieś tam się coś dostało do niego i się nadaje do używania do posnocia. I magnetik sobie tutaj odkręcimy. Może ten nowy magnes mocny, super, nie wygląda jakoś super wizualnie, nie ma żadnej budowy ani uchwytu, ale naprawdę łapie, tak, że wiecie, możecie sobie, nie wiem, on po prostu ściąga tak wszystko, że jest potem problem, żeby w ogóle coś na niego odkleić. Więc jest bardzo, bardzo silny. I teraz tak, pędzelek stopem zamaczacie sobie w pyłku magnetycznym, go tak tutaj nabieracie na pędzelek i nakładacie na oki mojego psa. Nakładacie na pędzelek. I oczywiście tutaj macie duże pole do popisu, bo jakie tło sobie zrobicie, wiecie, macie to samo oczko, pyłek magnetyczny nałożyć na każdy paznokieć, ale tło może być inne i możecie mieć całkowicie nową stylizację. Teraz tak. Przykładam na nas. I zobaczcie, jak on mocno zbiera. No, czekaj, bo ja tutaj pracuję. Dobrze, wejrzę na chwilę to. Na moment jest cały pyłek jest ściągnięty w ten w paseczek. To jest ten mocny magnes, co ja widać. I teraz nawet jak coś wam się rozjedzie przed ułożeniem do lampy, możecie sobie poprawić. Nie musicie tak jakby mazać jeszcze raz i resetować to oczko, tylko po prostu sobie przyłożycie i ono wychodzi takie perfekcyjne. Dałem to do lampki, żeby mi się to już nie rozjechało. Gdybyście pędzelek z mało używanego tofu sobie wyczyszczył przed położeniem do butelki. I teraz możemy zadawać pytanie. Dobrze, w takim razie ja ci zadaję pytanie. Jak maluję topem po stemplu, w którym wtaram pyłek, ten, to tworzą się dziury lub to się ściąga? Dlaczego? Topy się ściągają ogólnie nie tylko na stemplach z pyłkami, tylko na wszystkich stemplach, którą wybijamy. I to jest problem taki, że albo jest położona zbyt cienka warstwa topu, albo top jest bardzo rzadki i się po prostu zwija na powierzchni, która jest zatłuszczona delikatnie przez stempel, którym odbijamy wzór. No i niestety top się będzie zbijał w takie jakby tłuste oczka. Wystarczy dać. Albo gęsty top, albo go troszeczkę więcej i nie przyciskać mocno pędzelka do powierzchni paznokcia, tylko pracujemy w powietrze i płasko. I powinno być wszystko ok. Wyczerpująco. Tak. Zobaczcie, jak ładnie. To chcesz do tej kamery numer 2? Może. To ja. No i powiem ci, że widać go tylko. Widać, tym bardziej, że to jest, słuchaj, różnorodność. To nie jest naj... Ale mogłabyś go pokazać. No pokazałam, bo chcecie go zastępować. W ogóle błyszczyk najpierw. Dobrze. Możecie chciałam teraz pójść planszę. Pani dziękuję za odpowiedź, a ja daję Soulcar Media. Dziewczyny, zapraszam Państwa. Oglądanie nas, śledzenia na Instagramie, na Facebooku też śledzicie, które nas oglądacie. No, otwarcie sobie to. Musicie przykryć topem to oczko przed wstępowaniem, bo jak sobie będzie ma to powierzchnię, to będziecie sobie ma to powierzchnię, to no wam się gdzieś tam zetrze, albo będzie odjedynowanie wyglądało. Ja na pewno będę w tym tygodniu wam też tworzyła wzorniki z wszystkimi pyłkami. Zobaczcie, to bardzo jak hologramy świetnie wyglądają, holomirory.
jak się pięknie błyszczą, no ten czas właśnie świąteczny, czy tam bardziej noworoczny będzie, no wiecie, taki błyszczący, więc może wam się to przyda w pracy. Dajcie, to co może poruszyć. Matujesz. Jest oko, no to chyba zrobimy tutaj jakieś spłytki, tak? 98, tak? Jeszcze się nie nauczyłam się jeszcze raz. Już co, pół godziny? Jest listami. Już je pokazałam, że dostępne w listach. No, czyli w następnym będzie. Będzie u nas za niego. To może ktoś sobie użyje ten. Użyjemy tym razem na kieru numer 10. To jest metaliczny nóż. Będzie to skończone. A co? Jakiś taki delikatny. Tutaj sobie marmurek. Dane na to odkłon. Jakiś taki cienka. Czyli to będzie za mnie ciepłe. Oczywiście będzie widoczne po wybłyszczeniu. Dziewczyny, napiszcie, jak wam się podobają nowości. No to już panie ktoś się pisał. Tak, że fajne nowości. Tak, magnet, mega. Magnet jest mega. Oliwki są fajne, nowe płytki, no to będzie to. Płytki zawsze są. Magnesu się fajnie kawę zbiera, jak mi się ostatnio rozsypał. Tak, to jest świetny patent właśnie, jak wam się rozsypie kawior gdzieś, albo wam się wysypie z... Jak ktoś mi tutaj nie dokręcił biała korzyść. Wysypie się wam z oczekowania przy odkręceniu, bo też możecie sobie go pozbierać. Mam tutaj coś tam. Kawałek dla ciebie. Okej. Ja sobie jeszcze przed włożeniem do lampy, jak, właśnie żeby wyeliminować sytuację, że gdzieś mi się obkurczył, to zawsze sobie świetlę, sprawdzam. I zawsze paznokieć zastępne. Zarozpytam klienta na samym końcu. Nie robię tak, że zawsze maluję od małego do kciuka. I nigdy nie robię coś takiego, że maluję mały, serdeczny, środkowy, wskazujący. Tylko maluję, tutaj jest stemper zrobiony na serdecznym, nie zrobię mały, środkowy, wskazujący kciuk. Wracam do serdecznego, zabezpieczam i od razu do lampy. I też będzie łatwiej wtedy utrzymać ten topowy rys, że nie będzie się tak opłynął. Mam nadzieję, że to pomoże. Co? Dziewczyny, pamiętajcie, że do mocowania cyrkonii bardzo fajnym produktem jest Fixing Gel. To jest żel clay throw, który właśnie służy do mocowania ozdób na paznokciach. Jedynka to jest wersją dyspersyjną, a dwójka w pojemniku to jest bez dyspersji, czyli możecie na topie osadzić tę cyrkonię. Minutę utwardzić i się ta cyrkonia będzie trzymała. Co? No i chyba na dzisiaj wszystko. Ja wam przygotuję wzorniki z wszystkimi pyłkami, żebyście się mogły też trochę zainspirować. No i chyba tyle. Paweł. Ja ci uchwalę zostawienia. Możesz się pożegnać. Dzięki ci, które dzisiaj poświęciliście nam czas, że chciało wam się obejrzeć, co mamy nowego, co pięknego. Możecie na grupie na Facebooku Moira Polska wrzucać swoje prace z nowymi płytkami. Niech też inne osoby się zainspirują, gdzieś podpatrzą, mogę co fajnego, jak można to wykorzystać.
Więc spokojnego weekendu. Trzymajcie się ciepło i prosto. Dobra, ale po rampas. Po rampas. No, okej. Dziękujemy. Dziękujemy.